dzisiaj sprawy bezpieczeństwa militarnego Polski. Zawsze przecież ważne są centrum uwagi Polaków. Mamy poczucie wsparcia Wojska Polskiego przez całe społeczeństwo i obecne tutaj najwyższe władze państwowe Rzeczypospolitej Polskiej. Witając prezydenta, pana Bronisława Komorowskiego, dziękuję Zwierzchnikowi Sił Zbrojnych za ogromne zaangażowanie w sprawy bezpieczeństwa Polski oraz osobiste, aktywne poparcie dla rozwoju Sił Zbrojnych. Witam marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego, na jego i wicemarszałek Senatu pani Marii Pańczyk-Poździej ręce, składając podziękowanie za skuteczne działania parlamentu. Witam panią premier Ewę Kopacz, która bezpieczeństwo uczyniła priorytetem swojego rządu i konsekwentnie zrealizowała ważne dla wojska zapowiedzi z exposé. Specjalnie dziękuję za Centrum Weterana, pani premier, i za sprawy weteranów. Witam przewodniczących Sejmowej i Senackiej Komisji Obrony Stefana Niesiołowskiego i Wojciecha Skurkiewicza, przewodniczącą polskiej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, panią Jadwigę Zakrzewską, i dziękuję za bardzo dobrą współpracę. Cieszę się, że po raz pierwszy w historii w naszej odprawie uczestniczy minister obrony Niemiec, pani Ursula von der Leyen. Liebe Ursula, herzlich willkommen. Kilka miesięcy temu miałem okazję wystąpić na konferencji Bundeswehry. Chyba się spodobało. Dzisiaj czekamy tu jako przyjaciele, partnerzy i sojusznicy na twój ważny głos tu w Warszawie. Witam ministra spraw zagranicznych, pana Grzegorza Schetynę, pana ambasadora Republiki Federalnej Niemiec, pana Rolfa Nickela, wiceprzewodniczących komisji Stanisława Wziątka i Andrzeja Owczarka i szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, pana Stanisława Kozieka. Szanowni Państwo, mamy świadomość, w jak bardzo kluczowym momencie historii się znajdujemy. To wojna w sąsiednim kraju. Wielkie wyzwanie dla Polski i NATO, które podejmujemy wspólnie z sojusznikami w pracowitej drodze między szczytem NATO w Newport, a szczytem w Warszawie, który planujemy odbyć właśnie tutaj. To realizacja planu modernizacji, rozwijającego i budującego zdolności obronne Polski. To także intensywne szkolenie wojska. O tym będziemy mówić podczas dzisiejszej odprawy. Na sali są najważniejsi oficerowie Wojska Polskiego, dowodzący na co dzień tysiącami żołnierzy. Żołnierzy dumnych z bohaterskich tradycji, świadomych poczucia swej wartości i gotowych do najwyższej ofiary za ojczyznę. Jestem zaszczycony, mogąc być waszym ministrem obrony. Panie prezydencie, pani premier, zaczynamy najważniejszą część odprawy. Proszę o państwa wystąpienia.